Proszę i panu tradycyjnie różnych gości, trener Wojciech Kamiński oraz Piotr Dąbrowski. Bardzo proszę. Wszystkim gratulacje dla Katowice za cały sezon i za walkę się do końca. Bo przez 37 minut wydawało się, że spokojnie kontrolujemy ten mecz i robimy to, co chcemy. Natomiast Katowice się pokazała, że troszkę da się do końca. Walczyła to blisko, żeby wyszarpać nam to zwycięstwo, dlatego słowo mają na tym drużynie. Za walkę do końca, za postawę. No i za cały sezon, bo naprawdę ma świetny sezon. Życzę jeszcze dużo zwycięstw w tej walce jeszcze. I natomiast odnośnie swojej drużyny gratuluję chłopcom kolejnych dobrych 37 minut. Graliśmy 38 dobre minut z Anwilem. Ostatnie dwie zagraliśmy słabo, przegraliśmy. Podobnie było z Treflem. Podobnie z Energą. No dzisiaj znowu musimy chyba troszkę przedłużyć o te 3 minuty treningi, bo gdzieś brakuje nam koncentracji, brakuje nam spokoju. Może troszkę siły na te właśnie ostatnie 3 minuty. Natomiast gratuluję postawy, gratuluję zwycięstwa. Dobra ruch. Bardzo dziękuję panie trenerze i głos przekazuję Piotrowi Dąbrowskiemu. Gratuluję, gratulacje dla Kotwicy na walkę do końca. Powinniśmy ten mecz spokojnie wygrać, te 3 ostatnie minuty. Chodzić na akcję, nasze straty i 2 trójki Kotwicy pozwoliły myśleć, że jeszcze ten mecz jest do wygrania. Na szczęście w końcówce się wszystko uspokoiło i wygraliśmy. Mam nadzieję, że więcej takich końcówek strasznych nie będzie i będziemy dalej szli w dobrym kierunku i wygrywali na następny mecz. Dziękuję. Czy są pytania do drużyny Polfarmy? Jeśli nie ma, bardzo dziękuję. Czas na wypowiedzi gospodarzy. Trener Tomasz Mrożek oraz Michał Kwiatkowski. Bardzo proszę. Gratuluję drużynie Polfarmy wykorzystania naszej bezradności i braku walki i podejścia do tego meczu od początku, jak do luźnego treningu. Ciężko potem odrabia się straty i próbuje ten mecz wygrać, jeżeli tak się ten mecz rozpoczyna i daje się rozrzucać drużynę, która słynie z tego, że jest bardzo groźna w ataku i wykorzystuje dzień, w którym trafiają za 3. Głównie mam też pretensje do zawodnika, już powiedziałem o tym w szatni, do Tomka Kęsickiego, który gra 22 minuty, jest drugim naszym podstawowym zawodnikiem w drużynie jako center i przez ten czas zbiera mi tylko 2 piłki, gdzie Piotr Dąbrowski numer 8 zebrał nam tych piłek 12. Poza tym nasi mali zawodnicy też zebrali więcej niż on. Nie może być tak, że jeden tylko Darek Halis co mecz robi dwucyfrowy wynik, jeżeli chodzi o zbiórki. Ja nie oczekuję tego, że Tomek też będzie taki sam wynik robił. Natomiast no, jako jeden z najwyższych, najsilniejszych zawodników na parkiecie niestety powinien się wybijać w tym elemencie gry. Zabrakło dzisiaj Marko Drujicza, który jest kontuzjowany, niestety nie mógł wystąpić dzisiaj w tym spotkaniu. Być może to też miał jakiś wpływ na drużynę, chociaż nie powinno, bo wtedy przy takiej rotacji otwierają się minuty dla innych zawodników, którzy nie potrafili jak w dzisiejszym meczu wykorzystać tego. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie trenerze i głos przekazuję Michałowi Kwiatkowskiemu. Przespaliśmy pierwszą połowę, niestety nam nic nie wychodziło, Polfarmy wszystko praktycznie. Piotr Dąbrowski, chyba z najlepszych meczów w sezonie, rozegrał 6-7 za 3, 12 zbiórek. Dopiero niestety w drugiej połowie się obudziliśmy, zabrakło nam czasu, żeby wygonić Polfarmę i chciałbym podziękować kibicom za wsparcie. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do Grzymka? Panie trenerze, jak się pana zapytać taką rzecz? Kotwica oddała tyle samo rzutów za 2 to za 3 punkty. Bardzo podobna sytuacja była po 33. Bardzo podobna sytuacja była w Słupsku i we Wrocławku. No i wynik także identyczny. Może pan to wytłumaczyć? Zbyt dużo oddajemy rzutów za 3. Nie. Może powiem tak. W Słupsku i tutaj grając z Polfarą mieliśmy pewne założenia, które w 10% może zostały zrealizowane.
Wiedziałem dobrze, że jak drużyna przeciwna gra w ataku, jaką my mamy przewagę pod koszem, tego nie umieliśmy wykorzystać i jak gdyby przede wszystkim zmniejszyć tą liczbę rzutów za trzy, bo też gdzieś w Polsce jesteśmy rozpoznawani, że jak trafiamy dużo, rzucamy za trzy, to wtedy się skończy zatrzymać. Próbuję to zmienić, niestety nie wychodzi, przyzwyczajenie jest takie, a nie inne, stąd też 33 rzuty za trzy. Bardzo dużo na bardzo słabej skuteczności. Niepotrzebne w ogóle do rzutów, które zostały oddane. Taka jest przyczyna. Drużyna wygląda dzisiaj tak, jakby w głowach się działa jeszcze porażka ze Słupska. Jakie są klimaty zespołu? Myślę, że klimat jest dobry. No, rozmawialiśmy na temat gry w Słupsku. Wiemy, jakie po meczu ze Słupsku są kolejne spotkania. Wiemy też, o co gramy, także myślę, że i grając u siebie z Polfarmą nie sądzę, żeby w głowach gdzieś się działa porażka ze Słupska. Nie? Być może jest jakaś inna przyczyna, o której jeszcze nie wiem. Spróbuję, nie wiem, w jaki sposób może się dowiedzieć, przeanalizować. Nie mam pojęcia, na dzień dzisiejszy ciężko mi jest odpowiedzieć, co było kwestią, że rozpoczęliśmy tak, a nie inaczej ten spotkanie. Czy są jeszcze jakieś pytania do drużyny Kotwicy? W takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję.